Hello, z tej strony Donalak55, a to jest następny Lolafaty filmik z Lolakowego garażu. I chciałbym na początek was poinformować, że od tego odcinka będę wybierał samochody, które są mało doceniane i które są głównie za IGC. Będę mniej więcej tak wybierał. A to dlatego, że no cóż, rzadko robię filmiki, zaś Lolakowy garaż ogólnie dość rzadko robię. I dlatego, że no coraz bardziej odczuwam to, że World się powoli kończy i chciałbym wam zaprezentować właśnie przed zakończeniem Worlda te samochody, które były niedoceniane tak naprawdę. No dobra, no to jedziemy. Więc dzisiaj prezentuję Toyota Corolla GTS. Nie widać. Z boku jeszcze Twin Turbo, nie, Twin Cam 16. Ogólnie to jest chyba E86 mniej więcej. Nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie jest właśnie jeden samochód, który jest lub będzie za IGC. I który jest także niedoceniany. Bo przyznam szczerze, że ta Corolla, jeśli chodzi o osiągi, ma bardzo niezłe. Zaraz wam to zaprezentuję. Mam ją w klasie D wymaksowaną. I w sumie od początku jest w klasie D. I powiem szczerze, że jeśli nie natrafię jakiegoś koksa, to nią bardzo łatwo można wygrać. Mało jeżdżę wolniejszymi autami, niższymi klasami. Bo ja nie nabijam achievementów ani nic. No i ciężko mi tu będzie wyczuć, czy ten samochód jest dobry, czy nie. Ale wiem, że jest dobry, ponieważ dziwię się, jak inne wymaksowane samochody bez używania oczywiście nitra w tym samochodzie mi odchodzą. Jak ten samochód pięknie wchodzi w zakręty. Spójrzcie tylko. Świetnie się trzyma drogi. Może ten kąt skrętu nie jest jakiś ogromny, ale jest wystarczający. Dobra. To mniej pierdzielenia, więcej jeżdżenia. I zaraz wybiorę jakąś trasę przykładową, bezklasową. Oczywiście potem wezmę klasówkę D, która jest tutaj, Broad Street. I zobaczymy, jak tam sobie poradzę. Ale najpierw coś innego. I to coś innego będzie na przykład, nie wiem. Może Wheel Estate. No. Hello, jestem z powrotem. I dobrało mi naprawdę konkurencyjnego przeciwnika. Jest nim Nissan Skyline Nismo, którego na pewno w 100% pokonam, więc... O, dobra, ciśniemy. Na pewno ten gość mi daje fory, bo nie wierzę, żeby tak wolno jechał. O, wyłapiłem się. No i cóż. Jak widać. Raczej nic tutaj nie widać, bo... Nie mam porównania. Powiem szczerze. Ale widzieliście Perfect Start. Więc już wiecie, że ten samochód nie ma nitra. W sensie no, po prostu ma strasznie słabe. Tak słabe, że prawie go nie ma. Znowu jakiś trafola. W sumie ja nie wiem, co ten gość robi. Nie widzę, on jest. Mógł mapkę otworzyć, ale... Nie otworzę. Gdybym miał, ja bym z nim wygrał. Mi się wydaje, że mój samochód lepiej skręca niż jego. W sumie z mniejszą prędkością też jadę, więc... Nic, bo zaraz mnie dogoni. Nie mam z nim szans. Samochód jak na klasę D, mi się wydaje, że całkiem nieźle przyspiesza. Bo... Nie, niespecjalnie.
ktoś zaraz mnie tu weźmie, nie zma, chyba. Aha, spoko. No, i co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? Masło nitro, mi się wydaje, że ten samochód bardzo to przyspiesza jak na tą klasę. Przyspieszenie nie ma najgorsze, powiem szczerze. Jeśli chodzi o skręt, to właśnie fajnie jest przyczepny. Kurde, z mikrofonami. Samochód bardzo, bardzo dobrze się trzyma drogi. Można powiedzieć, że nie traci prędkości na zakrętach. Albo traci bardzo mało. Przecież myślałem, że trafi bokiem. Zaraz, potrzebuję tutaj jakiegoś skrętu takiego, żeby wam pokazać. No, przyznam się niezbyt, że mało prędkości traci na zakrętach. Ohoho. No, patrzcie, gdzieś się utrzymałem. Całkiem nieźle. No, jest przyczepny. Kąt skrętu, niestety, tutaj mamy... Nie mamy jakiś super, świetny jak w Exige'u, ale... jest dobry. Ale dobry, ale nie aż tak dobry. Jednak często brakuje trochę tego skrętu. Dobra. Jeszcze potem sprawdzimy maksymalną prędkość, ale najpierw przejedźmy sobie Brook Street. Zobaczmy, jak tutaj się spisze moja Corolla. Okej. No tak, moimi przeciwnikami jest Z4, który ramuje, i 200 SX. Zobaczymy, jak to będzie. Spodziewałem się MR2 lub przynajmniej tego Solstika, no ale jednak nie. No ale w sumie to dobrze. Mam większe szanse na wygraną. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. No i widzę, moi przeciwnicy nie są jakimiś koksami, bo widzę już po jeździe tego z przodu, że niezbyt, że jego prowadzenie zostawia dużo do życzenia. Choć przyznam, że jakoś ciężko mi go dogonić. Co to mnie też trochę zastanawia. Mi się wydaje, że coś tu nie gra. Coś za szybko jeździ. Z4 niemożliwe, żeby Z4 aż tak szybka była. Choć przyznam, że nie posiadam jej. Posiadałem, ale nie posiadam. Posiadałem chyba dawno, dawno temu. Nie pamiętam. Ale i dla mnie to niemożliwe, żeby Z4 aż taka szybka była. Coś ją tam dogania. Chyba. Ale dziwnie, na prostej nagle przyspiesza. Ciekawe. W każdym razie 200 SX zostało w tyle. O, rozbiło się coś. Kość jeszcze próbuje mnie to ramować. Tak, to patrz. Patrz! Widzieliście to? Ja z molocha, a on nic. No to mi śmierdzi czymś. Dobra. Już nie komentuję. Bo gościu już nie dogonię, a gościu jeździ na cheacie. Podejrzewałem to. No i teraz już wiem. Bo żeby nie mógł go zramować z molocha, to jest już ciekawe.
No. Więc gości ma jakiegoś tank moda lub coś w tym stylu. Jeszcze na speedhaku jedzie. Albo ja na jakimś innym czymś, co mu daje przyspieszenie, jak na speedhaku wybrał, to by nagle poleciał 400. Wydam wrażenie, że mi przykrzy życie, jeszcze może opowiedzieć o tym samochodzie. Ten samochód mam... właśnie skąd ja go mam? Już mam go chyba od bardzo dawna. Od bardzo, bardzo dawna, z 2 lata. Chyba jakoś tak. I czasami nim jeżdżę, rzadko, ale zdarza mi się z nim pojechać tę klasówkę. Patrzcie, doganiam go. I najczęściej udaje mi się nim wygrać. Nawet z czasami z Solstickiem. Z tym R2 jest bardzo ciężko. Kiedy to pofrunie na power-upach. Ja jedynie czy mogę tu się wspomagać to molochem i katapultą. Bo w końcu nitro tu jest zbyt słabe. Ktoś się na speedhaku jedzie jeszcze do dogania. No. I w sumie przyznam szczerze, że samochód jest całkiem ładny. Taka stara Corolla. Jeszcze fajny dźwięk silnika. Bardzo mi się... Właśnie to jest jeden z takich tunerskich samochodów. Bardzo fajnie do niej wsadzić jakieś spoilerki, bodykity, felgunie. I wygląd jaki teraz posiadam mi się bardzo podoba. Mimo iż dawno go zrobiłem, to mi się nie znudził tej Corolli. Taki dość ciekawy. Paski i wiadomo, żółty kolor. Patrzcie, normalnie go doganiam. To tutaj to już w ogóle. Patrzcie na to. Corolla słaba? Nie, nie, nie. Corolla ma bardzo, bardzo dobre osiągi. Ale niestety nitro tu ją ogranicza bardzo. Powiem szczerze, że gdyby nie nitro, Corolla by była jednym z najszybszych samochodów w klasie D. Nie wiem jak w klasie C i B, bo nie mamy jej w tych klasach, więc nie mieli tu oceniać. Dobra. W każdym razie, tyle jeśli chodzi o wyścigi. Widzieliście jak jeździ. Teraz przejdźmy do garażu i zobaczmy, co takiego mam do niej zainstalowane. Co mógłbym wam polecić? Tak, jeśli chodzi o te skille, mam tutaj wcześniejszy start, perfect start i zwiększenie perfect startu. Oczywiście to był robiony setup tak na szybko, kiedy dodali właśnie te skille. Zapewne wsadzałem obojętnie jakie części, aby je tylko wymaksować, więc co mógłbym wam tu polecić? Bardzo wam polecam na katapultę. Skille na... ogólnie na katapultę, bo skille na poprawę osiągów są tutaj totalnie niepotrzebne, bo sam samochód ma bardzo dobre osiągi, więc tutaj skille na katapultę wymaksować i może ten jump start zamiast długości katapulty. No. Teraz przejdźmy do części wizualnych. Co mam tu zainstalowane? Ile ja mam tu części zainstalowanych? Dużo. Prawie wszystkie chyba. Chyba tylko maski brakuje. O, dokładnie. Więc bodykity. Bodykit mam taki ciekawy zainstalowany. Ale oprócz tego mamy taką propozycję. Taką propozycję. Taką propozycję. Taką jaką chyba... O! Chyba jednak nie. Mam unikalny bodykit, słuchajcie. Tego bodykitu nie ma w ogóle. Nie jest w ogóle nazwany, więc nie ma tego bodykitu w ogóle w grze.
Kiedyś go kupiłem za boosty i teraz w ogóle nie jest dostępny, więc jestem wyjątkowym posiadaczem botkitu, którego nikt nie, którego nie da się kupić i nie będzie się dało. I powiem szczerze, że każdy botkit w tej Karoli pasuje. Nawet taki pierwszy za 280 boostów całkiem fajnie na niej leży. Co do tych botkitów, to bardziej bym wolał wybrać ten niż ten. I w sumie te specjalne, unikalne botkity są, nie są takie drogie, bo tylko 700 boostów. Do tego mam zainstalowany spoiler za IGC. Ale mamy tutaj 4 spoilery. Mamy takie coś, to co, nie, jeszcze takie coś i to co mam teraz zainstalowane. Możemy bez spoilera dać, ale chyba Corolla, nie, Corolla ma jakieś takie mało coś tutaj. Chyba, nie pamiętam już zupełnie. I oprócz tego mamy jeszcze za boosty, nie? Tyle. No, ten jeszcze by pasował. Ale coś w tym stylu już nie pasuje. Tutaj pasował taki spoiler, jak najbardziej pasuje. Maski. Masek nie mamy niestety. No i reszta to jest na jakiejś tam polygunie. Obniżenie drugiego poziomu. What the fuck? To mi się nie podoba. Musi być trzeci poziom. Mam jakiś trzeci i mam jeden trzeci. Oh shit! To się lepiej tak czy tak? Tak ciekawie wygląda. Ale jednak nie będę instalował. Tak, tak mi starczy i tak fajnie też wygląda. Okej, i ostatnie, czyli części do tuningu. Mam tutaj wszystko z sklepu, więc możecie sobie maksować samochód tylko z częściami ze sklepu. Zainstalowałem takie części. I czemu ja nie mam tych 4 punktów? Ja się pytam. Aha, może dlatego. Ale w sumie mógłbym tutaj to wsadzić. No cóż. To chyba to sobie jeszcze zainstaluję. I no i widać takie części. American, jakiś Nova T. No. I przy takim setupie widzieliście, jak jeździ. Całkiem fajnie. Nie najgorzej. I oby tak zostało. No, wygląd to jest moja inwencja twórcza. Nikogo nie skopiowałem. Bardzo mi się podoba wygląd tego samochodu. Taki fajny japoński klasyk. Najbardziej by mi pasował do wyścigów typu drift. No ale drift w Wordzie niestety nie ma i nie będzie. Bo jak wiadomo, nowa ekipa nie... może nie jak wiadomo, ale według mnie nowa ekipa nie przybyła tutaj, by coś robić z tą grą, tylko żeby trzymać tą grę. I niczego nowego nie zobaczymy w Wordzie. Word za niedługo nie upadnie. I te sprawy na się nie za niedługo. Jeszcze trochę pożyję, przynajmniej z rok albo dwa. Okej. Zobaczymy jeszcze, czy jest u dealera w ogóle. Znajdźcie za boosty. Ale zaraz się przekonamy. Toyota. Gdzie ty jesteś, Toyota? Jest Toyota za 1500. Jest w C-klasie na Amerykonach. Polecam ją zdegradować, jak widzieliście. I... o, jednak nie ma tutaj żadnych spoilerów. Więc tamten no spoiler nic nie dało. No i mamy tutaj wersję jakąś taką do wypożyczenia. Niezbyt fajnie wygląda jak dla mnie, ale to już gust. No. Tyle jeśli chodzi o moją Corollę. I tyle w temacie pokazywania. Zróbmy małe więc podsumowanie. Corolla. Corolla to jest bardzo interesujący samochód, który jest naprawdę niedoceniany w grze. Ma fajne przyspieszenie, bardzo dobrze się trzyma drogi, choć skręt nie jest doskonały, ale jest dobry jak dla mnie. Ma niestety słabe nitro.
Maksymalną prędkość zapomniałem sprawdzić. Niestety, znowu. Ile mamy czasu? Lepiej, żebym już zakończył odcinek. Ale myślę, że maksymalna prędkość jest tutaj też całkiem dobra. Myślę, że wystarczająca, bo nie wydaje mi się, że byście znaleźli jakąś prostą, żeby jakąś klasówkę, na której by osiągnąć tą maksymalną prędkość. W każdym razie jest dobra i powiem szczerze, że to jest koks, jeśli chodzi o osiągi. Niestety przez Nitro nie jest koksem, jakby miała ta Corolla mocny Nitro, naprawdę by nawet wymiotła Everdwika jak dla mnie. Więc tyle jeśli chodzi o temat Corolli. Dziękuję za obejrzenie, komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Czekam na waszą ocenę, jak i komentarze, jak wam się podobał filmik i co sądzicie o tym samochodzie. Więc nara, siemka, do zobaczenia.